Poniedziałek, 12 czerwca, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. A dziś w wydaniu o aktywnej sobocie na Starówce, czyli o pytaniu na śniadanie z Piotrkowa, o obchodach 25 lat radia i ojca Gracjana. Zaskoczenia doznali dziś podróżni, którzy przyszli na dworzec PKP. Całkowicie wyłączony z ruchu został peron pierwszy. Pociągi wjeżdżają jedynie na skrajne tory peronu drugiego. Co jest powodem takiej zmiany, sprawdzała Katarzyna Zajda. Podróżni, aby dotrzeć na peron numer 2, muszą przejść dookoła dworca po kładce. Przejścia przez peron numer 1 nie ma. Peron zamknięto w niedzielę, dziś zajęli go wyłącznie pracownicy firmy modernizującej peron. Zamknięcie toru numer 2 i krawędzi peronowej w Piotrkowie Trybunalskim nastąpiło wczoraj, 11 czerwca. Ruch pociągów odbywa się po torach numer 1 i 3 przy krawędzi peronu numer 2. Zmiany te zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy i w żaden sposób nie wpływają na płynność i regularność ruchu kolejowego. Zmiany i utrudnienia pasażerowie przyjmują ze zrozumieniem. Remont ma swoje prawa, a ten dodatkowo był oczekiwany. No myślę, że będzie ładnie po prostu. Budynek był remontowany, także wiata też chyba nowa potrzebna. Musimy jakoś przetrwać. Jest dobrze, ponieważ Piotrków się nadal rozwija i w przyszłości będziemy mogli się cieszyć nowym dworcem odrestaurowanym. A co dzieje się na peronie? Obecnie trwają prace związane z posadowieniem słupów, które będą utrzymywały zabytkową wiatę po jej odrestaurowaniu. Trwają też prace związane z demontażem starej posadzki peronu. Niebawem zacznie się budowa odwodnienia wiaty, a w dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace brukarskie. Prace w Piotrkowie Trybunalskim obejmują demontaż, wymianę i naprawę zabytkowej konstrukcji wiaty oraz wymianę dachu. Kompleksowy remont przechodzi również peron numer 1. Wykonawca zainstaluje m.in. nowe oświetlenie, ławki, oznakowanie, gabloty z rozkładem jazdy oraz monitoring. Koszt inwestycji to 4,5 miliona złotych. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i zakończą się w grudniu tego roku. To już ostatni element na piotrkowskim dworcu, który czekał na modernizację. 31-letnia kobieta w ciąży zginęła, a 2 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło w niedzielę przed godziną 23 pod Piotrkowem na 403 km drogi krajowej nr 1 w kierunku Warszawy. Do zdarzenia doszło w momencie, kiedy kierująca Seatem Toledo chciała przejechać przez trasę. 31-latka wjechała pod jadącą trasą Skodę, która uderzyła w bok Seata. Ten został odrzucony kilkanaście metrów dalej, natomiast Skoda zjechała na pasy zieleni. Na miejscu śmierć poniosła kierująca pojazdem Seat Toledo. Z pojazdu Skoda, kierująca oraz pasażerka zostali zabrani do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Zmarła na miejscu kobieta była w widocznej ciąży. 2 osoby podróżujące Skodą trafiły do szpitala. W tym miejscu to nie jedyny wypadek. Czy do takich tragedii musi dochodzić? Budowa drogi ekspresowej w tym miejscu na razie jest na papierze. Przygotowywany jest przetarg. Dopiero po przebudowie zostaną likwidowane takie przejazdy. Kategoria drogi się zmieni, znikną wszystkie jednopoziomowe skrzyżowania, na przykład węźle Piotrków Trybunalski Południe na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 484 do Kamieńska na wysokości Radomska pojawią się węzły. Wszystkie inne zostaną, mówiąc kolokwialnie, popularnie wycięte. W ich miejsce pojawią się wiadukty, które będą przenosiły ruch pod autostradą lub nad autostradą. Kiedy rozpoczną się prace, tego nikt nie potrafi powiedzieć. W zdrowym ciele zdrowy duch. To w sobotni poranek udowadniali mieszkańcy Piotrkowa. Na Starym Mieście w Rynku Trybunalskim spotkali się miłośnicy zdrowego stylu życia. O tym, czemu warto zdrowo i aktywnie żyć, pokazywali oraz opowiadali nie tylko innym mieszkańcom, ale i dziennikarzom porannego pasma telewizji TVP2 z pytania na śniadanie. W roku 800-lecia Piotrków Trybunalski nie tylko pokazuje swoją historię, ale i to, jak miasto i jego mieszkańcy funkcjonują dziś. A jak się okazało, podczas sportowego poranka piotrkowianie chcą być zdrowi i wysportowani. Na treningach, czy to rekreacyjnie, czy wyczynowo, pojawia się ich w klubach coraz więcej. Coraz więcej ludzi przychodzi, uprawia sport. sport i ogólnorozwojowy, i fitness, i przychodzi coraz więcej kobiet. I kobiety coraz częściej przychodzą też na crossfit, który bardziej był kojarzony ze sportem dla mężczyzn. A jednak dziewczyny też chcą tego sportu. Ale nie każdy musi ćwiczyć na sali treningowej. Mateusz Danielak-Piotrkowski, mistrz badmintona, przekonywał w Rynku, że popularna gra może być też sposobem na zdobycie formy. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli już porównujemy gdzieś tam wyczynowo ten sport, to średnio zawodnik na meczu przebiega około 7 km, więc łatwo można porównać, jak w biegu wygląda 7 km, a co dopiero kiedy skaczemy po korcie, gdzieś się schylamy i tak dalej. W trakcie spotkania promowano również zdrową żywność. Piotrkowskie soki wytłaczane z jabłek smakowały i małym, i dużym. Przede wszystkim nasze soki nie zawierają absolutnie żadnych konserwantów, substancji konserwujących, wody. Są po prostu wyciśnięte prosto z owoców. Tego ranka można było też spróbować piekarniczego piotrkowskiego rarytasu, a jest nim piotrkowski chleb pieczony na piwie. Kazimierz Dolny ma swojego kogucika, a mam nadzieję, że Piotrków może już powiedzieć, że my mamy swój piotrkowski chleb piwny. Zdrowy jest? Zdecydowanie tak, bo jest przygotowany wyłącznie z mąki żytniej. Zawiera samo zdrowie, czyli siemię lniane i płatki owsiane, więc wydaje mi się, że jest pełen zdrowia. To, co działo się na Rynku Trybunalskim, pokazywano podczas wejść w paśmie telewizji śniadaniowej Pytanie na śniadanie. Do rozmowy zaproszono piotrkowian, którzy opowiadali o swoich pasjach i bakcylu na zdrowy styl życia. Były też ciekawostki o samym mieście, jak i przypomnienie o trwającym jubileuszu 800-lecia. Mieszkańcy nie tylko mogli podpatrzeć pracę ekipy telewizyjnej i samemu wystąpić w nagraniu, ale również korzystać z wielu atrakcji. Dzieci w Domku Miejskiego Ośrodka Kultury mogły pomalować buzię czy poćwiczyć na trampolinach. W czerwcu 1992 roku Radio Strefa FM, wtedy jako Radio Piotrków, nadało swoją pierwszą audycję. W miniony piątek w Galerii Handlowej dziennikarze oraz ich wierni słuchacze świętowali ćwierćwiecz radia. Byli goście specjalni, nagrody oraz prezenty. Każdy, kto tego dnia odwiedził Galerię Handlową, mógł zobaczyć, do kogo należą głosy, które codziennie informują, bawią i zapewniają porcję najświeższych informacji. Radio gra dla piotrkowian już od 25 lat. A skąd pomysł na powstanie? Jakieś tam marzenie w człowieku od dziecka tkwiło i kiedy pojawiły się takie możliwości, od po prostu parę drucików, parę innych tam elementów, no i coś takiego się stworzyło. No może samo nie, ale można mówić, że Radio w Piotrkowie zaczęło grać i dopiero jak zaczęło grać, no to w tym momencie zacząłem myśleć, no ale co z tym zrobić, prawda? Bo no, audycja nadana, ludzie oczekują czegoś więcej, a tak naprawdę pomysłu żadnego nie było. No więc dopiero wtedy dobrzy ludzie pomogli i mamy 25 lat. Marzenia to jedno, ale aby się spełniły, musieli pojawić się ludzie z pasją. Tacy jak Robert Gala i Marcin Cecotka, prowadzący od lat poranną audycję Magiel. Tym razem maglowanie odbywało się po południu, na oczach słuchaczy i z udziałem zaproszonych gości. Między innymi tych, którzy tworzyli piotrkowskie radio. Tu swoje pierwsze dziennikarskie kroki stawiała m.in. Elżbieta Jarszak, dziś redaktor naczelna Telewizji Piotrków. Gościem audycji był też prezydent Krzysztof Hojniak, który podarował rozgłośni miniaturę Piotrkowskiego Zamku Królewskiego. W trakcie piątkowego programu na żywo odbywały się też konkursy dla słuchaczy. Na przykład koło fortuny prowadzone przez Monikę Pawłowską i Artura Wolskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa z archiwalnymi zdjęciami, gdzie w obiektywie uchwycono historię piotrkowskiej rozgłośni radiowej. A czego życzyć Strefie FM na kolejne lata? Przede wszystkim słuchaczy, bo słuchacze tak naprawdę decydują o tym, że radio istnieje, no bo tak naprawdę można nadawać program wspaniały dla nikogo i to nie ma żadnego sensu. Tak więc słuchaczy przede wszystkim, no i ludzi wokół atmosfery, która by służyła, no powiedzmy, dobrej robocie, żeby, no powiedzmy, ta komunikacja, wymiana informacji, kontakty wzajemne, no po prostu pozwoliły nam spokojnie pracować. I to chyba tyle, wystarczy. 25 lat, czyli ćwierćwiecze kapłaństwa świętują ojcowie Bernardyni, Gracjan Kubica i Malachiasz Makuch. Wczoraj podczas mszy świętej w kościele ojców Bernardynów odbyła się uroczysta rocznica święceń. Niedzielna msza w klasztorze ojców Bernardynów miała wyjątkowy charakter, bo i była wyjątkowa okoliczność. Podczas nabożeństwa dziękowano za posługę duszpasterską i modlono się w intencji ojca Gracjana Kubicy i ojca Malachiasza Makucha. Z kapłaństwem obaj ojcowie związali się 25 lat temu. To wówczas otrzymali święcenia kapłańskie. Po mszy wierni składali życzenia jubilatom. Niech Matka Boża Piotrkowska wyprasza Wam wszelkie łaski u swojego Syna, najwyższego kapłana. Nie obyło się bez kwiatów i prezentów, które jubilatom przynieśli wierni oraz stowarzyszenia katolickie. Jubilaci zaprosili gości na wspólny obiad, który odbył się w sali oratorium. Całe swoje życie niosła pomoc innym, biednym, chorym, potrzebującym. Swej posługi nie zaprzestała nawet w obozie koncentracyjnym, gdzie niosła nadzieję i modlitwę odizolowanym, chorym na tyfus. Zmarła na tyfus w obozie w 1945 roku. W 1999 papież Jan Paweł II ogłosił błogosławionych męczenników, a wśród nich znalazła się właśnie dominikanka siostra Julia Rodzińska, która jest patronką Dominikańskiego Centrum Edukacji w Piotrkowie. Wczoraj obchodzono święto patronalne sióstr dominikanek. Popołudniowe uroczystości w Centrum Idei ku Demokracji rozpoczęto od prelekcji sióstr dominikanek pod tytułem Dominikanki w Piotrkowie wczoraj i dziś, ukazującej historię oraz czasy współczesne zgromadzenia sióstr dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim. Dzisiaj obchodzimy święto patronalne naszej szkoły, która jest w Piotrkowie i która jest pod wezwaniem błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. I uczciliśmy teraz, rozpoczęliśmy mszą świętą o 12:30. Potem mieliśmy wspólny festyn i właśnie teraz przechodzimy do spotkania z siostrami dominikankami. W dalszej części wieczoru zaprezentowano publiczności musical o życiu i męczeńskiej śmierci błogosławionej siostry Julii Rodzińskiej. Miłość zmartwychwstała. Aktorzy już od pierwszych chwil przenoszą publiczność w świat, w którym dorastała, żyła i umierała siostra Julia. Proste dekoracje i to, co najistotniejsze w tym spektaklu, czyli teksty i muzyka. A tą ze zdwojoną siłą zaserwowały publiczności dwa chóry biorące udział w tym przedsięwzięciu. Chór ze Środy pod opieką świętej Cecylii oraz chór z parafii świętej Jadwigi we Wrześni. Generalnie mamy trochę ponad 50 osób obsady z zespołem łącznie. To są poza kilkoma osobami, to są amatorzy albo półamatorzy, ale żyjący tym naprawdę. Oni zostawiają swoje domy, dziś na przykład, żeby tu przyjechać, zostawili swoje domy o godzinie 9 rano. Także polecam znaleźć drugą taką grupę w Polsce. Muzyka Przemysława Piechockiego i scenariusz siostry Benedykty Karoliny Bauman. Dominikanki ze zgromadzenia sióstr w Mielżynie składają się na spektakl, który na długo pozostaje w pamięci. Wykłady, prelekcje, spotkania gospodarcze oraz rodzinne w poszukiwaniu swoich korzeni. W sobotę odbyły się obchody 650-lecia diaspory ormiańskiej w Polsce. Piotrków na gospodarza uroczystości wybrany został nieprzypadkowo. Jubileusz wpisuje się w obchodzone w tym roku 800-lecie miasta, które dodatkowo historycznie powiązane jest z narodowością ormiańską. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęto od mszy świętej odprawionej w obrządku ormiańsko-katolickim w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba. Nie bez powodu wybrano to miejsce. Świątynia związana jest ściśle z obecnością Ormian w Piotrkowie. To właśnie jedna z kościelnych kaplic poświęcona została tej narodowości i cechowi rzemiosł, jakim Ormianie zajmowali się w Piotrkowie, czyli kupiectwu. A historię ich obecności i związków obu narodów w Piotrkowie opowiadano podczas wykładu tuż po nabożeństwie. Ormianie w Piotrkowie handlowali przyprawami, handlowali winem. To było oczywiście związane z historią parlamentarną i trybunalską tego miasta, że było istotne na mapie Polski i stąd nie tylko wychodziły polityczne decyzje, ale także handlowano. I Ormianie w Piotrkowie sprawowali bardzo istotne funkcje. Przedstawiciele tej społeczności byli piotrkowskimi burmistrzami, landwójtami, wójtami. Takie rodziny jak Augustynowicz czy Antoniewiczowie są bardzo istotne dla historii tego miasta i o tym właśnie w tym momencie przypominamy. Co prawda część z tych rodzin już wymarła. I dziś rodzin polsko-ormiańskich w Piotrkowie nie brakuje. Pani Owsana do Piotrkowa przyjechała 22 lata temu. Spotkałam swojego męża po prostu. Nie dlatego, że przyjechałam tu po coś. A tak naprawdę to wszystko zaczęła wojna z Azerami, dlatego że właśnie Ormianie zaczęli uciekać z kraju i między innymi jestem w Polsce tak naprawdę, tylko z tego powodu. Dni Ormiańskie były też okazją do tego, by porozmawiać o współpracy gospodarczej z Piotrkowem. Rozmowy o zacieśnieniu przyjaźni odbyły się w Centrum Informacji Turystycznej, a finał Ormiańskiego Dnia w Centrum Idei ku Demokracji. Na dziedzińcu ambasador Armenii otworzył wystawę multimedialną z widokiem na Ararat. Wystawa przedstawia najważniejsze fakty z historii Armenii i Ormian w Polsce. Opowiada o czasach wojny, podczas której Ormianie, jak i Polacy, doświadczali represji, przymusowych przesiedleń czy wywózek na wschód. Wspólne losy i religia połączyła oba narody. Relacje jest przyjacielskie relacje i wszystkie raz Polacy powitali Ormian w Polsce i teraz w Polsce mieszkają 45 tysięcy Ormian. Tam chodzi i stara diaspora i nowa migracja Ormian, którzy przyjechali do Polski. Oni mieszkają na całej terenie Polski, nie jedno miasto, a na całej Polsce i nigdzie Ormianie nie mają nijakie problemy. Bardzo serdecznie dziękuję, to jest okazja też do tego naszym przyjaciołom Ormianom za piękną kulturę, z którą przez lata dzielili się i dzielą się z nami Polakami, że w ten sposób budowali i budują naszą ojczyznę, Polskę. Dzięki niej jesteśmy krajem, narodem otwartym dla innych, życzliwym, bogatym w rozmaite elementy kultury właśnie za sprawą waszą. Dla gości oraz mieszkańców miasta i regionu przygotowano liczne atrakcje mające na celu przybliżenie ormiańskiej kultury. Tę wiedzę można było czerpać nie tylko z wystawy, ale również podczas pokazu z kaligrafii ormiańskiej. Każdy mógł spróbować napisać własne imię przy wykorzystaniu stalówki. Promowano również kulturę kulinarną. Można było spróbować gołąbków w liściach winogron oraz pieczonego bakłażana. Nie zabrakło i ormiańskiej muzyki. Na dziedzińcu koncert zagrał Organic Noises, zespół łączący muzykę ormiańską i wschodnioeuropejską z fashion jazz. 800 tancerzy na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego. Pod takim hasłem odbyła się ogólnopolska piotrkowska panorama taneczna o Złotego Piotrka. Podczas tegorocznej, 6. już edycji konkursu młodzi tancerze jak zawsze prezentowali się w kategoriach tanecznych z podziałem na kategorie wiekowe oraz akrobatyczno-cyrkowe. To była dla małych tancerzy niedziela pełna emocji. Przez cały dzień dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne z całej Polski rywalizowały ze sobą o miejsca na podium. Konkurencja ogromna, bo tegoroczna ilość tancerzy, którzy zgłosili się do konkursu, przerosła nawet oczekiwania samych organizatorów. Mieliśmy w naszym założeniu 800 tancerzy na 800-lecie Piotrkowa Trybunalskiego, ponieważ pod takim hasłem jest nasza impreza w tym roku. Tancerzy jest 902, także mamy ponad program. Dużo jeszcze zespołów chciało po prostu wziąć udział, ale niestety ze względów lokalowych i zaplecza nie mogliśmy wszystkich jeszcze przyjąć, ale myślę, że następne lata to będzie impreza na 2 dni, a nie na 1. Każda z grup miała tylko kilka minut, by urzec jurorów swoim pokazem. Tancerze prezentowali pomysłowe i skomplikowane układy, których poziom zachwycił nie tylko publiczność. Widać progres w zespołach, w pracy zespołów. Szczególnie podkreślaliśmy tutaj, widać to w akrobatyce, gdzie w pierwszych turniejach odgrywanych w Piotrkowie akrobatyka mijała się z muzyką. W tej chwili to już są całkowicie układy taneczne połączone z elementami akrobatyki, czyli pełne widowiska, na które warto popatrzeć i które wymagają dużo pracy. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły, tak jak w całej Polsce, postęp jest niemożliwy. Grupy taneczne prezentują coraz wyższy poziom i tylko się z tego trzeba cieszyć. Organizatorem konkursu jest Klub Kultury Jaskółczyn oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży Talenciak, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Kultury i ZSP nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim. Lubią liczyć i rozwiązywać zadania oraz mierzyć się podczas zawodów. Miłośnicy matematyki zmierzyli się podczas turnieju matematycznego organizowanego przez Pierwsze Liceum Ogólnokształcące. turniej matematyczny to trening podobny do siłowego, choć nie używa się mięśni rąk czy nóg. Ale właśnie takie siłowanie się umysłowe ci młodzi ludzie lubią najbardziej. Podczas konkursu w Chrobrym do zadań zasiedli uczniowie gimnazjów z Piotrkowa i okolic. Zadania były skomplikowane. Laur zwycięstwa nie przypadł ubiegłorocznemu zwycięzcy. Tym razem wygrało gimnazjum nr 4. No fakt faktem, że to jest w jakimś sensie tak falami, czyli są lata, kiedy przeważa gimnazjum nr 5, gimnazjum nr 4. No czekamy, kiedy ktoś tę hegemonię przełamie. Matematyczne konkursy to nie tylko okazja do zdobycia nagród, ale również do tego, by sprawdzić siebie, jak z rozwiązywaniem zadań matematycy radzą sobie pod presją czasu i ścigając się z innymi. Konkurs w Chrobrym organizowany jest co roku. W piątkowy wieczór w kościele akademickim panien Dominikanek odbył się pierwszy z 3 zaplanowanych koncertów w ramach festiwalu organowego Barokowa muzyka w barokowym wnętrzu. Barokowe wnętrze kościoła panien Dominikanek podczas piątkowego koncertu rozbrzmiewało muzyką organową kompozytorów z okresu baroku. I choć doskonale znamy brzmienie organów, to koncert ten pozwolił dostrzec ich piękno na nowo. Podczas pierwszego koncertu organowego swój kunszt i talent zaprezentował publiczności młody, utalentowany organista i kompozytor. Łukasz Jarosz, wyśmienity organista młodego pokolenia, organista Kościoła Świętej Teresy w Łodzi, absolwent Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku. Głównym celem festiwalu jest promowanie muzyki organowej w wykonaniu młodych artystów. Kolejny koncert w ramach festiwalu odbędzie się 16 czerwca również w Kościele Akademickim panien Dominikanek. Sezon podsumowali już młodzi aktorzy z Miejskiego Ośrodka Kultury, a w sobotę zrobili to ci, którzy wolą sztuki plastyczne i muzyczne. Podsumowanie pracy na warsztatach rozpoczęli ci, którzy lubią śpiewać, tańczyć i grać. Dla nich taki występ to sposób na sprawdzenie siebie przed publicznością. To taki egzamin, jak mówią uczestnicy warsztatów, choć najważniejsze są same zajęcia. Wspaniale, ja po prostu czuję przez te kilka miesięcy, bo chodziłam tylko kilka miesięcy, że się rozwinęłam w pewien sposób i zauważają to nawet osoby z mojego otoczenia. Dlaczego warto tutaj przyjść na warsztaty? Ponieważ można nauczyć się dużo różnych fajnych rzeczy, na przykład właśnie śpiewania. Jaka jest atmosfera? Bardzo, bardzo fajna. Zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, wszystko to, co dzieje się na warsztatach. To nie tylko ciekawe spędzenie czasu, ale również wpływanie na rozwój młodych ludzi. Nie każdy musi być później wielkim artystą, ale każdy powinien umieć odczuwać sztukę. Wiedzieć, dlaczego coś mu się podoba, a coś nie, dlaczego coś warto oglądać, a coś może trochę mniej. I na pewno takie zajęcia też uczą nas tego, uczą bycia ze sztuką. To jest chyba najważniejsze. I choć teraz na czas wakacji zajęcia się kończą, to już warto pomyśleć o tym, co można zacząć robić z MOK-iem od września. Na przyszły sezon zapraszamy jeszcze więcej dzieciaków, bo myślę, że talentów w Piotrkowie mamy bardzo dużo, a instruktorów mamy również bardzo dobrych. Zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury na zajęcia i wokalne, i taneczne, i taneczno-wokalne, i plastyczne, i teatralne. Zajęć jest bardzo dużo, duży jest wachlarz i jeśli na przykład ktoś ma pomysł na jakieś nowe zajęcia, to bardzo proszę. W tym roku były też zajęcia z hip-hopu, były zajęcia taneczno-rytmiczne, które później widzieliśmy efekty wspaniałe na scenie. Bardzo, bardzo obrazowe, kolorowe. Na zakończenie koncertu podsumowującego sezon 2016-2017 można było zobaczyć wystawę prac plastycznych. Finał spotkania odbył się na dziedzińcu, gdzie koncert dała Miejska Orkiestra Dęta. A my już dziś zapraszamy na 90. urodziny Słowackiego, które już w najbliższy weekend. Przez 2 dni ulica będzie zamknięta na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Sikorskiego, a zamieni się w plac pełen atrakcji i zabaw. Serdecznie zapraszamy. A u nas dziś to wszystko. Za chwilę nasze miasto, nasze sprawy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Rondo Sulejowskie w Piotrkowie to jedno z najważniejszych miejsc na drogowej mapie miasta. Tu łączą się szlaki komunikacyjne między Łodzią a Radomskiem w śladzie drogi krajowej 91. Wzmożony ruch lokalny, jak i międzymiastowy powodował utrudnienia. Przebudowanie ronda było ważnym zadaniem wpływającym na bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, dajemy dzisiaj do użytku inwestycję, która już właściwie służy kierowcom, ale w sensie takim formalnym, inwestycję ważną, znajdującą się w newralgicznym miejscu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 między innymi. Ważną nie tylko dla mieszkańców Piotrkowa, ale dla tych, którzy przez nasze miasto przejeżdżają. Inwestycję czynioną z myślą o tym, aby ten przejazd odbywał się możliwie jak najpłynniej, bezkolizyjnie, bezpiecznie. Dla wszystkich uczestników ruchu, zarówno dla kierowców, jak i rowerzystów, pieszych, jestem przekonany, że rzeczywiście tak będzie. No oczywiście estetyka to też jeden z elementów, dla których to działanie zostało podjęte. Całkowity koszt inwestycji około 3 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych to kwota dofinansowania z funduszy unijnych w kontekście poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej. To przypomnę kolejne rondo na szlaku drogi krajowej nr 91. To rondo jest akurat przebudowywane, natomiast w międzyczasie wybudowaliśmy, powstały nowe ronda. Między innymi rondo księdza Pecolta i dwa ronda, które znajdują się po mojej prawej ręce, mianowicie jedno rondo imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, a drugie majora Trybusa Gaja. Życzę wszystkim, aby to rondo służyło mieszkańcom Piotrkowa, jak powiedziałem, ale i innym uczestnikom ruchu. Jest tutaj również taki element, przy którym stoimy, czyli waga. Być może nie wszystkim może się to podobać, zwłaszcza kierowcom samochodów ciężarowych, ale jest to z myślą o tym, aby to, co realizujemy w naszym mieście, wydajemy niemałe pieniądze i niemało trudu, wysiłku wkładamy w to, aby nasze drogi były na coraz lepszym poziomie, wykonywane w wysokim standardzie, były coraz bardziej bezpieczne, coraz ładniejsze. Chcemy po prostu to chronić i dlatego też ten element związany z wagą, takie działania podjęliśmy jakiś czas temu, odbyłem rozmowę z inspektorem transportu drogowego, wtedy pojawiła się taka myśl, aby tutaj przy tym skrzyżowaniu w miejscu dawnej stacji benzynowej zlokalizować wagę dla pojazdów ciężarowych. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj naprawdę bardzo ważny dzień z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam przyjemność tutaj wspólnie zarówno z policją, jak i z panem prezydentem, któremu należą się słowa podziękowania za wsparcie tutaj naszych działań, za pomoc, za wybudowanie tej wagi, która, jak szybko Państwo się przekonacie, poprawi jeszcze bardziej bezpieczeństwo na piotrkowskich drogach. Poprawi, Szanowni Państwo, bardzo ważną rzecz. Wyeliminuje degradację dróg, Szanowni Państwo. Wyeliminuje wypadki. Poprawi prewencyjnie to, co dzieje się na drogach Piotrkowa, ale również należy pamiętać, Szanowni Państwo, o tym, że ta waga będzie również służyć drogom, które obsługują wokół Piotrków Trybunalski. Bardzo serdecznie dziękuję za tą wagę. Ze strony Inspekcji Transportu Drogowego, Szanowni Państwo, zapewniamy, że będziemy tą wagę wykorzystywać. We właściwy sposób będziemy działania kontrolne prowadzić, które będą skutkować, jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo ważna informacja, poprawą bezpieczeństwa, jak również prewencyjnym działaniem, że będą tu inspektorzy stali, że będą przeprowadzać kontrole, że te ważenia poprawią bezpieczeństwo. Kilka słów o tym rondzie turbinowym. Jest rozwiązaniem, które już 20 lat temu zostało wymyślone w Holandii. Jego organizacja wymaga od kierującego przed wjazdem na rondo dokonania wyboru właściwego kierunku jazdy oraz właściwego dla wyboru pasa ruchu. W sposób naturalny kieruje pojazdy bezkolizyjnie do odpowiedniego wylotu, przez to praktycznie wyeliminowano przeplatanie się strumieni ruchu. Jeśli chodzi o to rondo, faktycznie wymagało ono przebudowy i poprawy infrastruktury. Z naszych statystyk, jeśli chodzi o to stare istniejące rondo sulejowskie, wynika, że w 2016 roku doszło do 25 zdarzeń na tym rondzie. Było to 25 kolizji oraz 5 wypadków drogowych. Najbardziej zagrożonym miejscem było skrzyżowanie ulicy Kopernika i Śląskiej, gdzie kierowcy najczęściej nie zatrzymywali się na znaku stop. Było tam łącznie 19 zdarzeń, 14 kolizji, 5 wypadków. W trakcie tych 5 wypadków 7 osób doznało obrażeń ciała. Istota, geneza ronda jest taka, by powodowało ograniczenie prędkości i ograniczało się przecinanie pasów w ruchu. Chciałbym zaapelować do kierowców, aby dojeżdżając do ronda zastanowili się, skoncentrowali, na który pas ruchu chcą wjechać, obserwowali znaki pionowe, poziome. Dzięki temu na pewno unikniemy zdarzeń drogowych. Na pewno liczę na to, że dzięki temu, tej zmianie technologii tutaj infrastruktury na rondzie, policjanci, którzy pracują w komendzie, nie będą musieli przyjeżdżać tutaj i likwidować skutków zdarzeń drogowych, zarówno kolizji drogowych, jak i wypadków. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie związane z otwarciem tej inwestycji wiąże się również, a może przede wszystkim, bo na to chcemy położyć nacisk, z kwestią szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dlatego też będą te wszystkie kwestie związane ze sprawą udzielania pierwszej pomocy, właściwego oznakowania nie tylko pojazdów, ale również pieszych, rowerzystów w kontekście bezpieczeństwa. Się dzieje z poszkodowanym, więc sprawdzają jego czynności życiowe. Ratownik przystępuje do RKO, czyli robi resuscytację, krążeniową i